takie dwie smutne historie, które tyczą moich rodziców. I oba zawsze godzą, że moja rodzina to wyfasowała przez swój patriotyzm do 7 pokoleń naprzód zasługi od tak zwanej ojczyzny. Mało se kto z wozdowo sprawa, ja to znam z opowiadań od moich ojców, że tuż po wojnie ludzie pracowali za miska zupy, że nie pytali o zapłata, bo odbudowywali kraj. Nie skomentuję tego, wiadomo, że było po wojnie, była bieda i nie chcę nawet podawać tych cen, ale moje rodzice to są pięknym przykładem, jakich ten kraj pora razy wyciulał i to słowo wyciulał jest bardzo dobre. Jak ja była za bajtla, to był u nas doma taki wielki karton i tam były takie papiury. Ja się tym bawiła i Roża się spytała, co to jest. A mama padła, że to są obligacje skarbowe, że one nawet nie dostawali pieniędzy, no dostawali te obligacje skarbowe i że państwo miało to kiedyś od nich wykupić. Nie wiem, co się z nimi stało, bo poszły na makulatura. Może ktoś z WOS, odezwijcie się, może ktoś z WOS dostał za te obligacje skarbowe pieniądze, bo moje rodzice nigdy. A jakby są przy moich rodzicach, moja mama przerobiła 43 lata w Echucie, a mój tata 47. Jak to dodacie, to jest 90 lat. I pierwsza historia smutna. Mój tata już nie żyje od 80 chyba pierwszego czy drugiego roku. I czekajcie, 91. I jak on umarł, to automatycznie ta emerytura od niego przeszła na moja mama. I ja myślała, że to jest tak jak w Niemcach, nie? Że kto ma mu swoją pensję i jeszcze ma od chopa. I ja się nigdy nie interesowała dochodami mojej mamy, aż raz my tam ją pojechali z moim synkiem nawiedzić. Stoimy na przystanku autobusowym i mój synek mi padł, patrz jakie śmieszne ogłoszenie. Sprzedam choinkę z ozdobami i lampkami tanio. I mówi, patrz, taki adres, o, to jest adres babci. Moja mama dostawała taką emeryturę, że to znacie, bo wy też takie macie, że ją po opłaceniu mediów nie było stać na to, co by do gara coś położyć. Przed świętami choinka przedowała. Po prostu wstyd. A druga historia jest jeszcze lepsza. Ona się tyczy mojego synka. Moja mama strasznie mu przoła i ona mu, jak mu było 11 roków, założyła książeczkę posagową w jedynym słusznym polskim banku. No, też tak orzech miała. Chyba nie muszę wymieniać nazwy, bo to jest jedyny słuszny polski bank był wtedy. W zeszłym roku napisali mi pismo, że mam sobie przyjść odebrać te grosze, co tam były, bo mi wcześniej ich nie chcieli wypłacić, jeszcze musiałam za to zapłacić. Też dostał ten list. Nie, czekaj, to było tak. To jeszcze to było za życia mamy. To jest piękna historia i posłuchajcie tego, co byście temu rządowi, temu krajowi nigdy nie ufali. Mianowicie moja mama od 11 roku życia mojego synka do 18 opłacała mu ta książeczka posagowo i płaciła tak jakby 1/6 jej dochodów. Ja się z niej śmiała, bo ja oglądam tam już karton tych obligacji, jak cię te państwo ciulało. Dobrze, że my wykryli, żeś ty choinka przenowała, to my ci tam zawsze coś do jedzenia kupimy, dobrze, że nos mąż. A te roski ty mu zaś płacisz, to jeszcze było, jak on był mały, nie? A ona go to nie, że to jak on będzie miał 18 roków, to będzie akurat tela, bo tak ją scyganiły te mątwy z tego banku,
że Łódce będzie mógł kupić mieszkanie. Przedstawcie się, i to Kasia, wyście są jeden rocznik, że jak mu szczeliło 18, to jak se dopłacił 5 zł, to se mógł kupić kilo szynki. Brawo, Polski Banku, brawo! A myśmy to jeszcze mieli, myśmy ją mieli trochę dłużej, bo mama ją tam jeszcze trzymała, przyszła denominacja. No. To jak miałaś 4 tysiące, to zostało ci 4 złote. Tak, i nie dokładnie. Mogłaś tego wypłacić, bo wypłacali od 10 złotych czy od 100 złotych. No i wyłącz ta kamera, bo się znerwuje.